Słuchasz podcastu Śląska Opinia. Najciekawsze rozmowy na temat bieżących wydarzeń ze Śląska, o Śląsku, Polsce i Europie. Cześć drodzy słuchacze, to jest podcast Śląskiej Opinii. Ja nazywam się Natalia Wrocławska, a dzisiaj moją gościnią jest Justyna Iskrzycka, kajakarka, Kaman Sport Group. I słuchajcie, medalistka Mistrzostw Świata i Europy, medalistka olimpijska z Tokio, związana z AWF Katowice, a dzisiaj rozmawiamy przy okazji wydarzenia, czyli Pucharu Polski w kajakarstwie. Bardzo miło mi cię poznać. Już się poznałyśmy przed nagraniem, ale na potrzeby nagrania poznajemy się teraz. Mi również bardzo miło, witam wszystkich słuchaczy. Słuchaj, no pierwszy raz goszczę u siebie w programie osoby, która po pierwsze była w Tokio, tak mi się wydaje, a po drugie zdobyła medal na Igrzyskach Olimpijskich. To jest coś nie do opisania. I też jesteś pierwszą moją gościnią, która ma swoją własną stronę w Wikipedii. Nie umniejszając moim poprzednim gościom, ani przyszłym oczywiście, ale chcę tutaj zarysować, że mamy do czynienia ze sportowczynią po prostu przez duże S, jeżeli mogę tak powiedzieć. No, gdzieś tam no już kupę lat siedzę w sporcie, bo od 8 roku życia, więc no gdzieś tam już profesjonalnie się tym zajmuję. Tak jak tutaj wspomniałaś, tutaj akurat o Pucharze Polski, który był już 3 tygodnie temu, a teraz w sumie na świeżo jesteśmy po Pucharze Świata, który był tutaj w Szeged odbywany i teraz też łączymy się z Szeged, bo akurat przebywam na zgrupowaniu. Właśnie ćwiczymy, trenujemy do kolejnego Pucharu Świata, który będzie w Poznaniu, na który już teraz zapraszam serdecznie, jak ktoś ma okazję. No właśnie, a propos życia sportowca, to zaraz jeszcze porozmawiamy, ale tak, ja się zatrzymałam na Pucharze Polski, teraz zupełnie inne zawody, to ze względu na to, że ja jestem kompletnie sportowym laikiem i nie będę tutaj czarować, że tak nie jest. I chciałam cię zapytać w ogóle o kajakarstwo jako sport. Jak to wygląda? Od czego się to zaczyna? Jak wyglądała może twoja droga? Ja wyobrażam sobie, że to jest opowieść rzeka. Ale tak ogólnie, twoja dyscyplina, na czym to polega? Nie mamy tutaj obrazu, mamy tutaj tylko dźwięk, więc myślę, że teraz nasi słuchacze będą sobie wyobrażać. Kajakarstwo w twoim wykonaniu, czyli co? Zacznijmy od takiego ważnego aspektu, bo kajakarstwo często jest mylone z wieślarstwem, a my kajakarze pływamy do przodu, a wieślarze w tył. U nas kajakarstwo też się dzieli na właśnie kajaki i na kanadyjki. Na kanadyjce się klęczy, ma się łopaty tylko z jednej strony, a na kajaku się siedzi i już te łopaty są dwie. Do pływania, do trenowania tak naprawdę potrzebny jest ze sprzętu właśnie kajak, wiosło. No i na początku przyda się też kapok, bo w kajakarstwie jest tak, że jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Wiem, że wielu osób próbuje gdzieś tam na turystyku. Już słyszałam wiele opowieści osób, które się wywróciły na turystyku. No a wysiąść się z turystyka na wyczynowy kajak, no to jest nie lada wyzwanie. Czy to jest tak, że w tym kajaku jest bardzo mało miejsca i ogólnie jest on bardzo wywrotny, tak to sobie wyobrażam, jak gdzieś tam jakiekolwiek zawody oglądałam, to chyba właśnie tak. No mniej więcej tak, no jest nieco szerszy niż szerokość bioder, no i przede wszystkim gdzieś tam utrzymuje się równowagę tułowiem, tak, więc my też nie jesteśmy tak przyzwyczajeni, to po prostu ten szereg ciężkości na się no to jest gdzie indziej i no całkowicie inna jazda, że tak powiem. Jeszcze nie poznałam osoby, nie widziałam, która by za pierwszym razem wsiadła na kajak i po prostu popłynęła wręcz we wrotki. A gdzieś tam wielu sportowców już próbowało swoich sił, no i niestety żadnemu się nie udało.
Jesteśmy na początku naszej rozmowy i tutaj chciałam zapytać o to, bo sama jestem ciekawa, jak to się zaczęło w twoim wypadku, no bo kajakarstwo to nie jest jakby dyscyplina sportu, która jest na WF-ie w szkole. I gdzieś tam, jak pamiętam swoje poczynania sportowe właśnie w szkole podstawowej, no to grało się na WF-ie w siatkówkę, więc od razu było koło polekcyjne, pozalekcyjne właśnie związane z tym sportem i właśnie ze sportami halowymi, no bo to jakby jest w szkole. Gdzieś tam bardziej utalentowane dzieci, szybciej biegające, jeździły na stadion właśnie na AWF, na Mikołowską, żeby chodzić na zajęcia z lekkiej atletyki. W szkole był basen, więc była sekcja pływania, no ale kajakarstwo. Jak w ogóle do tego doszło? Ja pochodzę z Czechowic-Dziedzic. No i to jest miasto właśnie z tradycjami kajakowymi. Już parę dobrych lat wcześniej, zanim ja zaczęłam trenować kajakarstwo, tam istniał, funkcjonował bardzo dobrze klub kajakowy i z niego też pochodziło paru właśnie też wybitnych sportowców, olimpijczyków, medalistów olimpijskich, więc w Czechowicach no, wiele osób gdzieś tam miało jednak styczność z kajakami. No i ja też jako mała dziewczynka gdzieś tam się dowiedziałam, że jest taka sekcja kajakowa i stwierdziłam, że no chcę spróbować. A że ja tam w miejscu nie umiałam nigdy usiedzieć, to jak już tam się raz wybrałam, to już tak zostało. No i dopłynęłaś aż pożytkować tą energię. Dokładnie, i dopłynęłaś aż po medal olimpijski, więc tu nie tylko predyspozycje, ale po prostu też miejsce urodzenia zaważyło. Zdecydowanie tak, no bo no nie we wszystkich miastach jest ten klub kajakowy. A to jednak tak się złożyło, że akurat w moim mieście ta sekcja funkcjonowała i to właśnie mieliśmy też właśnie sporą taką grupę, bo też akurat jak poszłyśmy, to gdzieś tam się koleżanki ze szkoły zgarnęło i od razu taka większa grupa dziewczyn i chłopaków, no to od razu jakoś wyraźnie i tak się trwało, powiedzmy, tą podstawówkę właśnie w takiej formie, bardziej nawet zabawy, mimo że gdzieś tam już się zaczynało gdzieś tam poważnie, no bo trener gdzieś tam już od samego początku zwracał nam właśnie uwagę na różne takie szczegóły, które są ważne dla sportowca, więc gdzieś tam poprzez zabawę, gdzieś tam było przenecone już takie istotne kwestie właśnie dla sportowca. Mówimy o tym, jak zaczęło się to, jak zaczęła się twoja przygoda, to trochę brzmi sztampowo, no ale można tak powiedzieć, z tą niecodzienną dyscypliną sportową. A ja chciałam cię zapytać, rozmawiałyśmy chwilę przed nagraniem o tym, jak wygląda twoje życie jako właśnie zawodowej sportowczyni i powiedziałaś mi, że 300 dni w roku jesteś na, no poza domem, można tak powiedzieć, na wyjazdach, na zgrupowaniach, na treningach, chociaż na treningach to pewnie więcej niż te 300 dni, tak mi się wydaje. Chciałam cię zapytać o to, jak wygląda twój dzień, też treningowy i ta dyscyplina, ale może rozszerzmy to do roku rzeczywiście. Jak to wygląda? No bo nie ukrywam, że ja próbowałam gdzieś tam zająć się sportem. Miałam taką motywację przez pewien czas. Ona szybko zniknęła. I myślę, że u wielu naszych słuchaczy również było podobnie, a jednak rozmawiamy z olimpijką, z mistrzynią olimpijską. Ja tu nie proszę cię o coachingowe rady, jak zacząć, absolutnie, ale chciałam się podpytać, jak wygląda takie sportowe życie? No to tak, jak właśnie już tu wcześniej wspomniałam, no my mamy wyjazdów około tam 280-300 dni w roku, różnie to wypada, ale no, tych wyjazdów jest bardzo dużo. Z racji też naszego klimatu, że gdzieś tam my już musimy być na wodzie od połowy stycznia. No, u nas wiadomo, klimat nie jest zbyt sprzyjający do schodzenia na wodę w warunkach zimowych, więc
Tam pierwszą część roku zazwyczaj spędzamy w Portugalii i we Włoszech. A później, jak już się zacznie właśnie sezon od tam końca kwietnia, no to też już dużo wyjeżdżamy, no bo są i w pierwszej części sezonu właśnie dwa Puchary Świata, Mistrzostwa Europy i już się pokręci. Na no, najdłuższą taką przerwę to mamy zawsze po sezonie, to zazwyczaj jest wrzesień i mamy takie 6 tygodni roztrenowania, gdzie aktywnie odpoczywamy, czyli powiedzmy bez kajaków, ale wiadomo, że tam jakiś spacerek, trochę rowerku, gdzieś tam w góry czasem się przejść. Kto co lubi, po prostu wolne mamy, ale gdzieś tam wiadomo, że zawsze aktywniej. No i tak zresztą bym w miejscu nie usiedziała, więc zawsze coś się porobi. A tak na co dzień, no to trenujemy zazwyczaj 2 razy dziennie, więc poza czwartkami i niedzielami, gdzie mamy tylko jeden poranny trening. No więc tych treningów jest do 12 w tygodniu. Nasze grupowania trwają tam około 2,5 tygodnia. Zjeżdżamy do domu na jakieś 5-6 dni, zależy jak nam wypadnie, jak się ułoży plan grupowań. I znowu na kolejne 2,5 tygodnia, i tak właśnie wygląda tutaj sezon przygotowawczy. Teraz w sumie jesteśmy na wyjeździe prawie chyba miesiąc, bo tu właśnie z pucharu na puchar i w międzyczasie też jesteśmy na zgrupowaniu, nie wracając do domu. Więc no w tej pierwszej części sezonu jest naprawdę dużo wyjazdów i całe właściwie nasze życie praktycznie jest na walizkę. No właśnie, chciałam zapytać też o takie życie sportowca zawodowego, bo gdzieś tam przed nagraniem też sobie mówiłyśmy o tym, że no to nie jest dla wszystkich taki lifestyle, że tak mogę powiedzieć, i użyć takiego zwrotu, bo jednak jest to trochę życie na walizkach. I czy masz taką obserwację może, że gdzieś tam byli zawodnicy, którzy równo z tobą szli, gdzieś tam twój rocznik może, albo równolatkowie, i w pewnym momencie tego już no, młodego życia po dwudziestce oni zrezygnowali i jednak zajęli się czymś innym? Czy ta droga sportowca zawodowego jest dla wszystkich i czy ona się kiedyś po prostu kończy? Tak, no wiadomo, że no, zawsze no, jak wszystko ma swój początek, ma swój koniec. Więc jedni szybciej kończą, gdzieś tam właśnie bardzo dużo osób na przejściu z juniora do seniora, bo to jest też ogromny przeskok i bardzo wielu sportowców, nie tylko gdzieś tam w środowisku kajakowym, ale ogólnie sportowców na tym etapie kończy. Więc no, na pewno nie jest to dla wszystkich. No wiadomo, no, to nie jest lekki kawałek chleba, zwłaszcza że gdzieś tam no, trzeba umieć się mierzyć z wieloma gdzieś tam trudnościami, a wiadomo, wiele gdzieś tam się poświęca. A no gdzieś tam no, gwarancji nigdy nie ma, że skończy się to dobrym wynikiem, mimo że gdzieś tam chęci są i robimy wszystko, żeby było jak najlepiej. No ale właśnie u ciebie się dobrymi wynikami kończy, bo rozmawiamy właśnie po tym pucharze i Polski, i pucharze świata, tak? Dobrze pamiętam? Tak, zgadza się. No i są sukcesy, także idziesz jak burza. Co przed tobą teraz? Jak będzie wyglądał ten sezon? Bo rozumiem, że raczej lato to jest ten moment, kiedy dzieją się rzeczy w kajakarstwie. Zdecydowanie tak. Tak jak wspomniałeś, już jesteśmy po paru startach. Teraz przebywamy właśnie na zgrupowaniu i szykujemy się do kolejnego, drugiego pucharu świata, który się właśnie odbędzie w Poznaniu 2,5 tygodnia, w sumie to już za tydzień, bo od przyszłego piątku już zaczynamy, więc na razie się szykujemy właśnie do Pucharu Świata. Później po bodajże 2 tygodniach
są noże Mistrzostwa Polski. No i to będzie, że tak powiem, taki zakończenie tego, tej pierwszej części sezonu, gdzie w sumie zostanie wyłoniona po tych właśnie, po tym okresie pierwszym startowym skład właśnie na Igrzyska do Paryża. Więc to też będzie taki dosyć ważny dla nas moment, bo grupa też jest u nas spora, bo jest 10 osób, 10 dziewcząt, a z czego 6 pojedzie na Igrzyska, więc no jest co robić i dlatego teraz właśnie sprawdzamy różne kombinacje, różne warianty osad, żeby sprawdzić, co najlepiej się sprzedaje w torze i żeby no, najlepsza szóstka pojechała właśnie na igrzyska. Czy masz nadzieje związane z tą olimpiadą, z tymi igrzyskami? No na pewno, no, już byłam na igrzyskach i wiem, jak smakuje medal olimpijski. I no, na pewno jest to marzeniem każdego sportowca i największe święto dla sportowca. Wielkie na pewno wyróżnienie być na igrzyskach i móc tam realizować i spełniać swoje marzenia. Czy kajakarstwo w Polsce ma dużą liczbę odbiorców? Czy wspierają was kibice? Czy to tylko przy okazji większych wydarzeń, czy na co dzień jednak coś się dzieje? Nie jest to takie aż bardzo popularna dyscyplina, bardzo popularny sport. Aczkolwiek no, są osoby, które się interesują, które żyją tym sportem, które trzymają za nas kciuki i wysyłają moc pozytywnej energii nam, więc są z nami zawsze. No. Ja chyba dołączę do klubu, bo tak jak rozmawiałyśmy i o tym medalu olimpijskim, to aż przyszły mi ciarki i nie wyobrażam sobie nawet tej ilości szczęścia i radości i jakby tego spełnienia, które daje ten medal. No a tu jeszcze jest okazja na więcej, więc myślę, że trzeba trzymać po prostu za was kciuki. Czy gdzieś w mediach społecznościowych można znaleźć reprezentację kajakarską, albo gdzie ciebie śledzić? Czy to jest bardziej Instagram, Facebook, strony internetowe? No ja też stawiam gdzieś tam jestem na Instagramie, na Facebooku, także ja jako osoba, jako sportowiec też jest grupa nasza tutaj kobiet, Women's Polish Canoe Team, gdzie też można obserwować poczynania całej tej kadry kajakarek. No także na stronie Polskiego Związku Kajakowego, gdzie już, że tak powiem, całego środowiska kajakowego i wszelkie wydarzenia też są tam przekazywane. To ostatnie moje pytanie, czy to będzie dobry sezon? No ja mam taką nadzieję. No, na razie dobrze się zaczął i oby równie dobrze się skończył. Dziękuję Ci bardzo i oczywiście trzymam kciuki. Zapraszam Was, drodzy słuchacze, do dzielenia się pozytywną energią z tymi dyscyplinami sportu, które nie są piłką nożną w tym kraju, bo uważam, że mamy bardzo wielu zdolnych sportowców, a niekoniecznie wszystkie flesze i media są skierowane w tę stronę, a warto. Moją gościnią była Justyna Iskrzycka. Kajakarka. Życzę sukcesów i trzymam kciuki. Igrzyska tuż, tuż. Myślę, że to jest takie wielkie sportowe wydarzenie. Ja dziękuję. Jako laiczka wiele się dowiedziałam dzisiaj i mam nadzieję również na dobry sezon. Dziękuję bardzo za miłą rozmowę. Pozdrawiam również wszystkich słuchaczy i mam nadzieję do zobaczenia na torze. No właśnie, no właśnie. Dziękuję Ci bardzo. Jeżeli podoba Ci się to, co robimy, dołącz do Klubu Śląskiej Opinii i wesprzyj nas za cenę jednej kawy na mieście. Wejdź na śląskaopinia.pl/klub. Do usłyszenia.